Dobry wieczór, Weronika Zając, Świat Gwiazd. Jesteśmy po trzecim odcinku Tańca z Gwiazdami, a wraz ze mną jest pan Wiesław Nowobilski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Proszę pana, jak wrażenia? Na razie jestem zmęczony po tym wszystkim. Myślę, że jak emocje opadną wszystkie, to zobaczymy, jak to było. Chciałbym zobaczyć, jak w ogóle ten występ wyszedł. Myślę, że nie najgorzej, chociaż widzę... Były ostre słowa pani Iwony. Tak, ale przyjmuję to na klatę, ja wiem, że po prostu źle zatańczyłem, ale następnym razem będzie lepiej. Czyli rozumiem, że po każdym wystąpieniu jest postanowienie poprawy po prostu, w ten sposób. Oczywiście chcę, jeśli już jestem w tym programie, to chcę to wypaść jak najlepiej. No, nie wiem, czy mi wychodzi, czy nie, ale też traktuję to jako przygodę, nie jakieś tam rywalizacje, tylko przygodę. Dla mnie to jest wielka, wielka przygoda. Zobaczymy pana w czwartym odcinku, więc na pewno wychodzi, jestem tego przekonana. Mam pytanie, co jest bardziej cięższe, co jest bardziej męczące, czy praca na budowie, czy praca na parkiecie? Zdecydowanie praca na parkiecie jest cięższa niż praca na budowie, oczywiście. No nigdy nie miałem do czynienia z takimi tańcami, z takimi naprawdę skocznymi. Tańczyło się oczywiście na jakichś tam imprezach, weselach, imieninach, urodzinach, ale nie taki profesjonalny taniec, więc dla mnie to jest naprawdę ciężka praca. A co pana najbardziej zaskoczyło podczas takich codziennych zmagań tutaj na parkiecie? Co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że od początku nie miałem żadnych zakwasów. Pomimo zmęczenia, bo naprawdę odczuwam już teraz zmęczenie po tych trzech skocznych tańcach, to jestem zadowolony. Bo na pewno ma pan do czynienia z ogromnym wysiłkiem teraz na co dzień ze względu na ten program. A ja mam pytanie właśnie, jak ekipa Nasz Nowy Dom pana wspiera w tych przygotowaniach? Oj, bardzo mnie wspiera, dzwonią chłopaki do mnie, tu chłopaki byli już też na widowni już dwukrotnie, także jestem bardzo szczęśliwy, że chłopaki mnie wspierają i życzą mi wszystkiego dobrego. Tęsknią? A tego nie mówili, ale myślę, że tak. A propos programu Nasz Nowy Dom, to ja jestem ciekawa, czy pan w ogóle liczy metamorfozy i projekty w ogóle, jakie pan przeprowadza? No nie liczyłem, nie wiem ile to już przeprowadziłem, ale myślę, że koło setki gdzieś. Ale jestem też szczęśliwy, że ja uczestniczę w tej pomocy dla ludzi, którzy po prostu potrzebują tej pomocy. Ja jestem taką cząstką tego. Jestem naprawdę z tego dumny, że mam wspaniałych chłopaków, którzy też uczestniczą w tym i że możemy pomóc tym ludziom. Bo jest pan właśnie kierownikiem budowy, to pan właśnie wydaje polecenia, mówi co zrobić lepiej, tak podejrzewam. A tutaj myślę, że Jania dużo ma do powiedzenia, prawda? Wydaje jakieś wskazówki i jak jest właśnie odnaleźć się w takiej roli, gdzie to właśnie to panu są przedstawiane pewne wizje, plany i tak dalej. No oczywiście Jania tutaj jest całym kierownikiem, chociaż Jania czasem twierdzi, że jak ja mylę kroki, dodaję jakieś inne kroki, to ja jestem wtedy kierownikiem. Ale choreografem trochę. Choreografem, tak. Ale... No jestem bardzo zadowolony z tego, że właśnie mam Janię, że ona jest bardzo, bardzo spokojna, ale bardzo wymagająca. Ale to też widać efekty po prostu na parkiecie. Oczywiście. Widać przede wszystkim dobrą energię i to, że właśnie pan się z Janią, wydaje mi się, bardzo dobrze dogadują. Tak. Od początku tworzymy taki zgrany duet i wesoły raczej. No. A jeszcze wracając do programu Nasz Nowy Dom, ja jestem bardzo ciekawa, czy pan pamięta swoje pierwsze spotkanie z panią Katarzyną Dowbor? Oczywiście, że pamiętam. Byłem tak zestresowany. Podejrzewam, że byłem bardziej zestresowany jak tutaj w pierwszym tańcu. A dlaczego? Czyżby taka presja? No nie, to był pierwszy występ przed kamerą, więc dla mnie jeszcze taka znana, bardzo znana osoba jak Kasia. Więc miałem ogromnego stresa, ale okazało się, że Kasia jest tak równym, nie wiem, przyjacielem, no wspaniała jest. Jasne, bo teraz no, myślę, że musi pan to zaakceptować, jest pan częścią show biznesu. Jak się pan w ogóle odnajduje w polskim show biznesie? Na razie się nie odnajduję, na razie jestem sobą i nie czuję się żadną gwiazdą ani coś w tym rodzaju. Miałam kolejne pytanie, kiedy pan w końcu doda coś nowego na Instagrama? A to już dzisiaj któreś tam pytaniem tak? trafiło. No widać zainteresowanie rośnie. Rośnie, tak. No teraz będę się starał dodawać więcej na Instagrama. Nie byłem nigdy taki instagramowy, chociaż ten Instagram mam już dość długo, ale nigdy jakoś tak nie wstawiałem, ale widzę, że teraz muszę się zająć tym. Tak jak tańcem, teraz muszę się Instagramem zająć.